zatrudnienia bądź wynagrodzeń. Dziękuję. Tu chodzi, panie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, o to, żeby opierać się na dokumentach, a nie na tym, co ktoś panu powie i się pomyli albo nie. Ale pan sobie porówna. Dobrze, niech pan sobie porówna wszystkie dane. Niech pan sobie na spokojnie, bo widzę, że mnóstwo emocji teraz. Bez emocji. Pan sobie to prześledzi, przeanalizuje nasze stanowisko i wyciągnie. Panie radny, to jeżeli się nie zgadzały te dane, dlaczego pan wskazał tylko, że proponuje pan drobną korektę? Nie wskazał pan tych nieprawidłowości. Pan odpowie teraz. Jak każdy człowiek też jestem omylny. A, dziękuję panu. I też tego nie zauważyłem wcześniej, a pan nie chciał uwzględnić później korekty, które sugerowała koleżanka. Dziękuję bardzo, bo były odezwane o rzeczywistości. Pan sekretarz prosi o głos, bardzo proszę. Wniosek komisji, panie przewodniczący. Ja bym chciał powiedzieć, nie bardzo widzę, te kwestie wywołują bardzo emocjonujące stany. Ja dziękuję pani radnej za dostrzeżenie mojej pracy, ale przykro mi, jeżeli wcześniej nie zauważyliście państwo całości oszczędności w zakresie wynagrodzeń dotyczących pracowników urzędów, bo mówienie o tym, tak jak przedstawiła to pani radna, że te oszczędności wynikają jedynie z niewypłacenia odpraw. Zainteresowana cię jesteś. Przykro mi bardzo. Bardzo mi przykro. Dlatego jednocześnie nie chcę wracać do protokołów z posiedzeń komisji, bo myślę, że każdy do nich może zajrzeć. To, co pani przedstawia w tej chwili w postaci dokumentów, nie może stanowić charakteru dokumentów, dlatego że dokumenty pracy komisji są związane z przekazane przewodniczącym. Jednocześnie chyba pani nie odmówi mi, że mijam się z prawdą, że wszelkie rejestry, jakie tylko państwo chcieliście na komisji zapoznawaliście się. Jeżeli w trakcie pracy komisji powstały jakieś materiały, bo nie dokumenty bezpośrednio związane z pracą komisji, to tylko były to materiały pomocnicze. Dlatego powiem tak, przykładem, panie radny. Przedstawialiśmy państwu na komisji na pana wniosek zestawienie wydatków przekazywanych do spółki SIM od października do grudnia. Pan zapytał o kwotę. Podaliśmy panu kwotę wydatków łączną 21 tysięcy. Pan przedstawił to dzisiaj jako wydatki osobowe, pomimo że były tam wydatki również inwestycyjne, takie jak monitoring. Także myślę, że przedstawianie tych faktów w chwili obecnej po przedstawieniu państwu rzetelnej informacji, taką jak oczekujecie, nie jest do końca zgodne z tym, co ma miejsce na komisjach. Bardzo dziękuję. Pozwoli pan, że panu odpowiem. Informację, którą otrzymałem w trakcie komisji na moją prośbę dotyczącą kwot przekazywanych do spółki SIM, były ujęte w ten sposób, że obsługa informatyczna 21 tysięcy i 60 tysięcy tam z ogonkiem na zarządzanie nieruchomościami. I tak też dzisiaj tych danych użyłem. A jeszcze raz powtórzę, że wracając do posiedzenia komisji, pamiętam postawione pytanie. Pytanie dotyczyło łącznych wydatków, które mamy państwo. I te łączne wydatki panu przekazaliśmy. Również w trakcie posiedzenia komisji rewizyjnej, o której w tej chwili rozmawiamy, przedstawiliśmy wszelkie informacje dotyczące stanu zatrudnienia. Wyjaśniałem osobiście, że są różne modele regulaminu organizacyjnego funkcjonowania jednostek administracji publicznej. Że stanowiska zapisane w regulaminie organizacyjnym mogą być przypisane jako wieloosobowe stanowiska pracy. Dlatego państwa jak gdyby działaniem i chyba możliwością udostępnienia przez to było zweryfikowanie rzeczywistego stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Drobnienie. Jeżeli pani radna ma zarzuty dotyczące zarządzeń pana burmistrza porządkujących tenże regulamin organizacyjny, to ja powiem tylko tyle. Wynika to z naszych działań dotyczących przygotowywania i zagwarantowania ludziom, młodym ludziom pracy w zakresie prac. Co już też przedstawialiśmy wielokrotnie na komisji. Prac interwencyjnych, realizacji zadań związanych z robotami publicznymi i zobowiązaniami wynikającymi z tego, z tychże programów. Myślę, że zarzut, że podejmujemy się takich działań w ramach takich programów, no chyba nie powinien być skazany na jakąś negatywną ocenę. To tylko tyle, jeżeli chodzi o porządkowanie tych kwestii w postaci regulaminu. Akurat zupełnie inaczej odebrałem
albo inaczej. Moim zdaniem źle pan odebrał treść tego stanowiska. Też bym proponuję, żeby się zapoznać. Będzie dołączony do protokołu dzisiejszego posiedzenia, więc myślę, że będzie to dostępne. W każdym razie głównie chodziło nam o sposób pracy komisji i naszym zdaniem nieuzasadnione, niepodparte dokumentami wnioski, które się w tym dokumencie znalazły. I dlatego dołączyliśmy nasze stanowisko. Mam nadzieję, że w przyszłości tylko dobre rzeczy z tego wynikną. Dziękuję. Panie Radny Kosiński. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jako członek Komisji Rewizyjnej chciałbym powiedzieć tak. Jeżeli się tego słucha, to dojdzie się do wniosku, że Komisja Rewizyjna pracuje na plotkach, doniesieniach, informacjach uzyskanych od niekompetentnych ludzi. Potwierdzam stanowczo i jednoznacznie. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby jakikolwiek dokument nie został Komisji Rewizyjnej w przedmiocie jej kontroli dostarczony. Oprócz tego zawsze otrzymywaliśmy, gdy była taka potrzeba, ustne wyjaśnienia. Natomiast jeżeli będziemy podchodzić do tego tak, że każdy jeden dokument, który otrzymujemy, a który na posiedzeniu komisji nie był zanegowany, bo poprzespałem się z tematem, okazuje się, że nie było barawki, że to jest dokument taki, a taki, to dokąd to nas zaprowadzi? Szanowni Państwo, no. A wnioski przecież są formułowane na komisji. Za każdym razem pan przewodniczący podaje wnioski, które należy. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli tutaj pani Krajewska czy pan Kasprzak neguje, że wnioski nie są robione, jest przecież protokół z komisji rewizyjnej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jest projekt tego protokołu przesyłany za każdym razem do nas. To jeżeli w drodze zwrotnej otrzymuje się, że są jakieś małe poprawki tylko do naniesienia i przewodniczący je nanosi, to więc o co tu chodzi? O co tu chodzi? O nie naniesione poprawki. No. To jeżeli poprawki są naniesione, to więc... Mówię o nie naniesione. Były czytane, chyba że pan wysłał jeszcze jakieś inne maile, oprócz tych, które dostał. Nie, chodzi mi generalnie o, jeśli chodzi o wnioski, to mam to zastrzeżenie. Po pierwsze, takie niechlujne formułowanie trzeciego, bodajże, czy czwartego punktu wniosków oraz o nie znajdujące uzasadnienia w dokumentacji, moim zdaniem oczywiście, co nie było dyskutowane na komisji, tylko było sformułowane i przesłane nam do wiadomości przez pana przewodniczącego dotyczące opinii o tym, że oszczędny. Nie ma tam uzasadnienia w materiałach takowego twierdzenia, nie od tego jest komisja. Ale to tak na marginesie. To jest wniosek. To jest wniosek. Właśnie do tego jest komisja. Do tego. Proszę nie przerywać, bo ja nie wiem, po co tam wychodzić. Chyba z pana strony. To muszę potwierdzić. Ale muszę tu potwierdzić to, co powiedział pan Kosiński. Strona urzędowa na każdą naszą prośbę, na każde nasze życzenie przedstawia dokumenty, dostarcza dokumenty, o które prosimy. Tu koleżanka zwraca uwagę, że są często w niewłaściwej formie. Jeszcze raz, ponieważ nie zawierają podpisu osoby odpowiedzialnej, a tak naprawdę wyjaśnienia i oświadczenia powinny być rzeczywiście zbierane w formie podpisu od pracownika, podpisanego oświadczenia, żebyśmy wiedzieli, że jeśli nie ma podkładki w dokumentach, to ktoś odpowiada za te informacje, na podstawie których wyciągamy jakieś tam wnioski. I tyle. Tam głównie chodzi o to, żebyśmy kolejne takie kontrole, żebyśmy przeprowadzali powoli, w dwóch posiedzeniach, żeby była szansa, nie tak, żebyśmy się spotykali po sesji na nie wiadomo czym. Na czym my się spotkaliśmy tutaj po... A to pan spyta swoją koleżankę, która wnioskowała... Ale to pan tak nie zaczął o tym spotkać. No, ale ja o niego wnioskowałem, czy pani radna Krajewska wnioskowała, żeby sprawdzić listy i stan rzeczywisty. I takie listy zostały sprawdzone. Pytam, no i sprawdzone zostały.
formalnie na posiedzeniu komisji, a nie na spotkaniu czwórki czy piątki osób z kończęcami gdzieś tam po jakiejś sesji czy komisji. To ty, ale to był taki osób, to ty wypoważniesz nam naszą robotę i to, czego się podjęliśmy. Róbmy to zgodnie ze sztuką, przepisami i nie nerwowo. Szanowni Państwo, chodzi o to, że wniosek był pozytywny dla burmistrza. Jeżeli on był negatywny, byście nie mieli żadnych zarzutów. Bo komisja funkcjonuje 2,5 roku i nie mieliście żadnych zarzutów do pracy komisji. Tylko raptem teraz macie jakieś zarzuty. Niech pan opowie, znaczy pan opiera swoją tezę. No to już coraz bliżej do wyborów. Proszę bardzo, panie Roman Kosiński. Takie to ma znaczenie. To jest jak kosmos. Szanowni Państwo. Pan Karczak zarzuca w tym momencie, że te drugie posiedzenie komisji rewizyjnej to należy traktować jako, nie wiem, przecież... To było za krótko na budkę, 20 minut. Bardzo przepraszam, pani Krajewska, czy ja kiedykolwiek pani przerwałem? To jeżeli pan przewodniczący na posiedzeniu komisji wszystkich się pytał, czy wyrażają zgodę na spotkanie i czy możemy na ten temat mówić, to należy to traktować jako co? Bo według mnie to należy to traktować jako uzupełnienie tego, co było na komisji, skoro wszyscy wyrazili zgodę. A teraz bijemy pianę i to ma się odbywać tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że musi być wysłane oficjalne zaproszenie i ten. Podejrzewam, że to i tak, przepraszam, psu na budę. Ja mam pytanie, czy z tego spotkania naszego potem nieformalnego jest jakiś protokół, czy notatka służbowa, chociaż? Przecież było posiedzenie komisji, a posiedzenie komisji to co? Z każdego posiedzenia będziemy robili? Czy z posiedzenia komisji jako... To co to było to drugie spotkanie, pan mi powie teraz? To było uzupełnienie i przeanalizowanie wykazu listy imiennej pracowników. Dziękuję. Kolejny punkt to oświadczenia i komunikaty. Mamy sprawę. Można? Już pan burmistrz. Szanowni Państwo, tutaj takie właśnie oświadczenie, komunikat. Staramy się działać transparentnie, udostępniać Państwu wszelkie, ale myślę, że nie powinniście mieć co do tego wątpliwości. Szanowna Pani Radna, 42 osoby, to myślę, żebyśmy marzyli o tym, żeby kiedyś tu pracowało. Naprawdę jest ogrom pracy w tym urzędzie i spraw. Na razie powiem Pani, że marzymy tylko o takich rzeczach ze względu również na kondycję finansową. To, co Państwu podaliśmy, to są realne zatrudnienie, czyli na 31 grudnia 2016 w urzędzie pracowało 34 pracowników. To jest stan faktyczny. Regulamin tego nie odzwierciedla, bo regulamin jest, tak jak pan sekretarz powiedział, czymś również elementem i przyszłościowym. Nie wykorzystujemy po prostu tych możliwości, wręcz w drugą stronę staramy się ograniczać, optymalizować pewne procesy, aby ponosić jak najmniejsze koszty, i efekty tego są. I efekty tego są namacalne. Ja myślę, że pani ma problem z jednym artykułem. Nie wiem, jaki to, bo to ciężko nazwać gazetą. Z jednym artykułem, ale podpisanym przez człowieka, który się nazywa Jan Krajewski. Nie wiem, czy jest to osoba z panią w jakiś tam sposób spokrewniona, nie wiem. Ale w każdym razie w tym nieszczęsnym artykule zostało napisane, jak to Hug Inteligent i weterynarz zarządzają naszą gminą i jaki to wzrost zatrudnienia w gminie nastąpił. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem szukanie, czy to nie jest szukanie właśnie potwierdzenia tego faktu, tej tezy, która została zawarta w tym nieszczęsnym artykule, który ma z prawdą, rzeczywistością tyle wspólnego, co tak jak wcześniej radnemu bezprzewodowi wziąłem z jego obliczeniami, co ma pierwszy wiatrak.
Nie, panie burmistrzu. Ja panie burmistrzu, analizowałam to na podstawie regulaminu organizacyjnego. To pan wprowadzał stanowiska różnymi zarządzeniami i po prostu liczyć jeszcze potrafię. Skończyłam podstawówkę siedmioklasową i liczyć jeszcze potrafię. Panie przewodniczący, moja prośba taka, bo chciałbym też odnieść się do tego, co wcześniej pan burmistrz mówił, tylko widziałem, że musiał wiedzieć, więc proponuję, żebyśmy chwilę poczekali, może przerwę panu głosie, albo poczekajmy proszę pana burmistrza, bo nie chciałbym odnosić się do jego wypowiedzi poza jego oczyma. Szanowni państwo, tak jak zacząłem, mamy skargę złożoną przez osobę sprawującą obowiązki panią Maję Lewandowską. Czy państwo się zapoznali, przeczytać? Zapoznać państwa? Nie, jak się zapoznać. Maja Lewandowska, uczciwa szkoły podstawowej, architekta Sinkona Miejskiego, trochę w Kucku, do pana Andrzej Samowy, burmistrz Sinkona, drogi skarga na dyrektora szkoły podstawowej, imienia profesora architekta Sinkona Miejskiego, drogo będącego na urlopie dla podratowania zdrowia Waldemara Grodkiewicza. 11 maja 2014 roku miało miejsce na terenie szkoły wydarzenie z udziałem pana Waldemara Grodkiewicza, które skłoniło mnie do złożenia tej skargi. Pan Grodkiewicz miał zabrać ze szkoły tekst uchwały, która czekała na niego przygotowana w sekretariacie. Po wyjściu do szkoły pan dyrektor udał się najpierw do jednej z pań nauczycielek z pretensjami o brak lojalności względem jego osoby, wypominając zatrudnienie i umożliwienie awansu. Potem wszedł do sekretariatu, gdzie odebrał przygotowaną uchwałę. Panu dyrektorowi nie spodobała się forma oprawienia tejże uchwały, czemu dał upust, używając wulgarnych słów, które było słychać na terenie całej szkoły. Nie było to pierwsze takie zachowanie pana Waldemara Grodkiewicza w stosunku do mojej osoby. Od 1 września 2016 roku jestem cały czas nękana telefonami i mailami, w których jestem opraszany. Wiem, że podobne e-maile kierowane były również do większości nauczycieli Rady Pedagogicznej w Radosłusku. Pan dyrektor, używając wulgaryzmu, zapowiedział, że od 1 września po powrocie zrobi w cudzysłowie porządek z pracownikami szkoły. Budzi to wielki niepokój i strach wśród wszystkich osób zatrudnionych. Proszę o oficjalne zajęcie stanowiska w tej sprawie z uważaniem Marii Lewandowskiej. Sytuacja wygląda tak, że pismo jest adresowane do pana burmistrza, natomiast Rada ma kompetencje, tak naprawdę obowiązek, by tę sprawę przeanalizować z natomiast panem Marcynasem. Najwłaściwsze to jest skierowanie właśnie do komisji rewizyjnej, choć mam wątpliwości po dzisiejszej sesji. Natomiast no, jest skarga i z tą skargą jesteśmy zobligowani do tej skargi się stosunkować. Propozycja jest taka, to jeszcze może chciałbym pani zabrać głos w tej sprawie, jeszcze uzupełniając. Ile ja dostałam i za co i ostatnio nawet właśnie ci młodzi pracownicy, którzy zostali przyjęci przez pana dyrektora, mówią, dlaczego pani się nie broni? Dlaczego pani się nie broni? No ale ja nie jestem, ale nie używam, no mam biegać za nim i go wypraszać ze szkoły, a on mówi, że ma obowiązek. Ma prawo wejść do szkoły. Czy obowiązek, jeśli jest na urlopie, to nie, ale prawo nie stoi za. No nie. Nie stoi się pracownie, żeby to robić. No i mówię, ci młodzi nauczyciele pytają się, dlaczego pani się nie broni. Ja jestem nauczycielem z 32-letnim stażem. Nigdy do tej pory nie miałam takich problemów. Ja nie zabiegałam o to, żeby pana dyrektora zastępować. Nie chciałam, no nie było innego prawie wyjścia, prawda? Nie było komu zastępować. No i teraz, jak ja będę 1 września pracować? Jeżeli pan dyrektor w tej chwili, nie mając żadnego prawa, takie kieruje pod adresem wszystkich, a od 1 września, jeżeli będzie miał prawo, ja będę właśnie, będzie moim zwierzchnikiem, dlatego ja złożyłam tą skargę. W podniki
od nikogo żadnego nacisku, bo ja jeszcze wręcz uważam, że panu burmistrzowi to było nie na rękę, żebym ja składała, bo jeszcze następna szkoła, w której są problemy. I ja mówię, długo się powstrzymywałam, bo już pierwszy, cały czas jest o 1 września. Po co nie pozwoliłam i po co nie pozwoliłam i po co nie pozwoliłam. A ja mówię, pracuję z panem dyrektorem już tyle lat i wiem, że na radach pedagogicznych się odnosi nie tak, jak powinien. I nam były obawy, że może być coś w tym liście, jeżeli prosiliśmy radę pedagogiczną, żeby pan dyrektor był, jeżeli rodzice prosili, że po co nie przyszedł, jeżeli byłby, mógł czytać to, co chciał przeczytać. Nikomu nie dał tego, nikt nie wiedział, co on tam napisał, nikt nie wiedział. Później tutaj w styczniu mógł wcześniej przysłać do szkoły mailem to swoje wystąpienie, jeszcze z prośbą, żeby tam coś poprawić mógł, a na 1 września nie mógł tego zrobić, prawda? Bo on ma takie prawo. No ale... I teraz właśnie ja mówię, pan dyrektor jest 20 kilka lat dyrektorem, zna prawo, ale zna prawo, ja nie znam tak dobrze tego, zna prawo do siebie. Wyszuka wszystkich paragrafów, które uważa, że go chronią, że ma do wszystkiego prawo. Tylko reszta nie ma prawa. Proszę. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, jak to jest z prawnego punktu widzenia? Czy pan dyrektor, który jest teraz na urlopie na podratowanie zdrowia, jest w jakiś sposób też dyrektorem? Czy my jako Rada mamy kompetencje, żeby rozpatrywać skargę na dyrektora? Czy on jest w tym momencie dyrektorem, czy nie jest dyrektorem? Bo jeżeli... Bo to trzeba rozstrzygnąć. Jednostki organizacyjne. Czy na tą chwilę? Tak. Tak, znaczy... Problem jest taki, że te przepisy dotyczące urlopu na poratowania zdrowia są dość enigmatyczne. Natomiast moim zdaniem nic tu kadencji dyrektora nie przerywa. Pani jest osobą zastępującą, tak jak zgodnie mówił ustawa o systemie oświaty. Jeżeli dyrektor nie może sprawować swojej funkcji z jakiegoś powodu, to tym powodem jest w tej sytuacji urlop na poratowania zdrowia. Moim zdaniem w dalszym ciągu jest to dyrektor na urlopie na poratowania zdrowia i pozostaje kierownikiem jednostki organizacyjnej. Czyli jest nadal kierownikiem jednostki, czyli rada jest właściwa. Ja uważam, że skarżę jako na dyrektora. 3 KPA skargi na wójta i kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy. Ja uważam, że to rada jest właściwym organem. To dziękuję. To mam teraz też pytanie uzupełniające, jakby to mam podobne wątpliwości jak kolega tutaj, pan Lewicki, bo mamy sytuację, że jest dwóch kierowników jednostek organizacyjnych w jednym czasie. Moim zdaniem jest to niemożliwe formalnie, bo nie mówmy o dyrektor, kto jest dyrektor, prezes czy tak dalej. Kierownik jednostki organizacyjnej gminy. Ja uważam, że z chwilą przejścia na urlop ratowania zdrowia ta osoba nie przestała być dyrektorem szkoły, tym samym gdyby się stała być kierownikiem. Ja uważam, że tak. Myślę, że jedyny problem, jaki się nasuwa, to taki właśnie, że... Ja przepraszam, że to właśnie mówię, no z tego wynika problem. Też na pewno do określenia, jak taka osoba, dyrektor przywódcy na Europie do prawa zdrowia, ma kompetencje w zakresie zarządzania szkołą. Więc właśnie o tym mówię, że tutaj to państwo jako... Ja uważam, że tak, że rada będzie właściwa do rozstrzygnięcia tej skargi, natomiast też państwo będziecie musieli na to pytanie odpowiedzieć, tak, jak daleko może ingerować, czy w ogóle może ingerować. Myślę, że jeśli trafi to do komisji rewizyjnej... Jeśli trafi to do komisji rewizyjnej, to mam taką propozycję, żeby pan prawnik brał udział w posiedzeniu. Dziękuję. Szanowni Państwo, to jeszcze ja tutaj taką wątpliwość.
wątpliwość zgłoszę, bo mówimy o komisji rewizyjnej. Moja prośba jest taka, żeby dokładnie zweryfikować przepisy, czy na pewno jest komisja rewizyjna do rozpatrywania skargi władna, bo moim zdaniem nie. Jedynie może opiniować wnioski. Oczywiście, a to oczywiście zgodnie z 229.3 generalnie skargę rozpatruje Rada, natomiast no generalnie przyjęte jest, ale oczywiście to nie musi być w tym, to też Państwo jako Rada możecie całość rozpatrywać, natomiast przyjęte jest jakby, żeby komisja przeprowadziła jakieś postępowanie, wyraziła wstępną opinię, natomiast oczywiście uchwałę końcową, czy skarga jest zasadna, czy nie, uchwala cała Rada, nie komisja oczywiście. Teraz jedyna wątpliwość to, żeby tą sprawę rozpatrzeć, na pewno trzeba by wysłuchać, dobrze byłoby słuchać obu stron. I teraz tak, zaproszenie na posiedzenie, czy to komisji, jeżeli zostanie skierowane do rozpatrzenia przez komisję, czy to na posiedzeniu rady, wysłać możemy, zaprosić możemy, zaproponować możemy, wymóc nie możemy. Pan dyrektor może się do tego ustosunkować. No nie jesteście Państwo sądem, tu nie ma kar, nie możecie zasobać za nic. Możemy poprosić, mieć nadzieję, że przyjdzie, że wysłuchane będą obie strony i że sytuacja zostanie zbadana, zweryfikowana. Tak. I ja powiem więcej, jeżeli trafiłoby do komisji rewizyjnej, ja też nie widziałbym przeszkód, jeżeli inne osoby, nawet nie będące członkami komisji rewizyjnej, chciałyby w takich czynnościach uczestniczyć, aby mówię, bo i tak finalnie uchwałę podejmuje cała Rada. Tylko jeszcze jedna kwestia formalna, bo w tej chwili weszło to jak gdyby w posesji, we wnioskach. W trakcie sesji, ale w punkcie wnioski. Oświadczenie i oświadczenia. I teraz pytanie, czy bez wprowadzenia tego na porządek sesji na początku, czy Rada może to teraz W każdym momencie sesji, bez względu na większością głosów, Rada może zmienić swój porządek obrad i prowadzić jakiś punkt. W każdym momencie, nie tylko na początku. Szanowni Państwo, propozycja ma tak, żeby... Tak myślę, że komisja rewizyjna, tak, czyli moja propozycja, żeby komisja rewizyjna przyjrzała się bliżej, kto z Państwa będzie chciał uczestniczyć, to nie wyobrażam sobie, żeby to było posiedzenie tajne, tak? Czyli no i to zaproponowaną opinię wydaną przez komisję rewizyjną dalej będziemy rozpatrywać na kolejnej sesji, czy wpierw na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, tak? Taką decyzję ewentualnie też można by rozpatrywać. Pytanie do Pani, czy jakby to Panią satysfakcjonuje, czy ma Pani lepsze inne czy sugestie, czy tam no Pani składa tą skargę i tutaj też o tego pytam, czy widzi Pani może jakieś inne lepsze rozwiązanie być może? Dobra, w porządku. Szanowni Państwo, więc propozycja, przygotowany projekt macie Państwo, tak? Panie inspektor, to 10 minut, co przygotujemy. Panie Przewodniczący, to mogę wykorzystać ten punkt wnioski jeszcze i oświadczenia? No. Czyli przechodzimy do następnego. 10 minut przerwy. I dalej, tak, wnioski oświadczenia. 10 minut przerwy, dlatego że pani inspektor prośba, żeby przygotowała nam protokół. Pani inspektor w tym czasie też sporządza protokół i nie chciałbym, żeby były potem jakieś wątpliwości. Proszę, tak, wstępnie wniosek formalny o rozszerzenie dzisiejszych obrad o projekt uchwały Rady Miejskiej w Krobinie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobinie w prowadzeniu sądnej oceny zasadności skargi złożonej od dyrektora szkoły podstawowej im. Profesora architekta Stanisława Marzyńskiego w Radofursku. Podstawa prawna i dalej paragraf 1 punkt 1 skargę na przykład pozwolenia profesora architekta Stanisława Marzyńskiego w Radofursku przekazać do komisji rewizyjnej celem przeprowadzenia wstępnej oceny jej zasadności. Punkt 2 wskazuje się zakończenie czynności, o których mowa w ustęp 1 do dnia. I paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady.
postępowaniu do przyjęcia wniosku formalnego o rozszerzenie dzisiejszych obrad do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej. Wstępnie jestem oceny zasadności skargi złożonej przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Wrocławiu. Ja nie wiem, znaczy... Ja mam tu uwagi odnośnie tego zapisu dotyczącego wstępnej oceny zasadności. Czyli jak już my zaczniemy oceniać, to czyli już będziemy w jakiś sposób rozpatrywać to skargę, czy tu nie jest zasadnym. Mam taki wyrok, że wydanie opinii, a nie przeprowadzenia wstępnej oceny. Czyli jak wstępną ocenę, to czyli już Komisja Rewizyjna zaczyna rozpatrywać to skargę, a my nie jesteśmy właściwi do rozpatrzenia tej skargi, że tu do wydania opinii tylko i wyłącznie. Czyli w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Europejskiej wydania opinii, tak? Skargi złożonej na dyrektora szkoły. To proszę bardzo. Kto z panią panów radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o rozszerzenie dzisiejszych obrad o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Robinie opinii zasadności skargi złożonej dyrektora szkoły podstawowej w Rogowcu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Wniosek formalny został przyjęty i teraz tylko jeszcze pytanie o uzupełnienie treści, czyli wskazuje się zakończenie czynności, o których mowa w ustępie 1 do dnia. To... Jeszcze w kwestii formalnej chciałbym złożyć wniosek o rozszerzenie, żeby przekazać do Komisji Rewizyjnej i Komisji Właściwej do Spraw Oświaty, żebyśmy to wspólnie, bo jeśli chodzi o prawo oświatowe, myślę, że i całą organizację spraw oświatowych, tu Komisja Oświaty ma szerszą wiedzę i na pewno by nam pomogło ich doświadczenie. Żeby wspólnie... Czy pytanie, jakie kompetencje ma Komisja Oświaty w kwestii... opiniowania skargi dotyczącej... Ale to jest skarga, panie radny, to tak, o tyle jest... Komisja właściwa, jest napisane w ustawie, że Komisja Właściwa nie ma ograniczonych żadnych kompetencji dotyczących oceny w przedmiocie swoich zadań. To jest też w ustawie o samorządzie, że kompetencje Komisji Rewizyjnej nie ograniczają w żaden sposób kompetencji właściwej komisji. Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, to tylko dodam, że Komisja Oświaty i tak czuje się w obowiązku na pewno uczestnictwa w tej komisji, tylko no właśnie jeżeli chodzi o kompetencje, to tutaj zostawię do oceny. Panie mecenasie, jak to wygląda? Jak mówię, jak mówiłem wcześniej, władna do oceny jest rada, tak, w całości, więc jak ona sobie to rozstrzygnie, nie ma większego znaczenia. Natomiast jeżeli by miała być Komisja Oświaty, trzeba by mieć podstawę prawną tutaj, bo 18a mówi o Komisji Dewizyjnej, więc... Dopisanie do uchwały Komisji Oświaty da członkom komisji prawo głosu na tej komisji, a tak to nie będą mieli prawa głosu. Prawo głosu nie będą mieli, ale w spotkaniu być mogą, tak, i w dyskusji mogą brać udział i prawo głosu będą mieli ostatecznie przy podjęciu uchwały. Także to wygląda, czyli to, że Komisja Rewizyjna głosuje, to potem i tak ostatecznie głosuje jeszcze raz. Czyli pytanie, czy to po prostu właśnie w takim, wniosek formalny, czyli to zmiana treści i dopisanie, czy jest to możliwe, żeby dopisać do tej uchwały, czy drugą uchwałę od rady? Znaczy, jeżeli już miałaby być, to rozumiem, że przekazanie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty na jakieś wspólne posiedzenie, tak? Coś takiego. No, no. Natomiast musiała być uchwała, postawa prawna zmieniona. Można to zmienić tak od ręki? No można. Proponuję głosowanie nad moim wnioskiem formalnym. Dobrze, to jest za przyjęcie wniosku formalnego o zmianę treści projektu, dołączenie do Komisji Rewizyjnej, czyli w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty
przeprowadzenia oceny zasadności skargi złożonej na dyrektora szkoły podstawowej, tak? I uzupełnienie o podanie aktualnej podstawy prawnej. Czy innej, bo 18 aktów jest wymieniony, to... No dopisać, oczywiście dopisać. Znaczy nie, to zamiast 18, a myślę, że tutaj powinien być po prostu artykuł 18, chyba punkt 15, jeśli już, ale to już... Czyli zmiana tak, była tylko, że artykuł 18 bez A, tak? Artykuł 18. Tak. Ale jeszcze i ustęp. O, ustęp to drugi punkt 15 ustawy o samorządzie. Dalej. To kto jest za przyjęciem wniosku formalnego o zmianę treści projektu uchwały, czyli dopisanie, dołączenie do tego komisji oświaty? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wstrzymujący wniosek formalny został przyjęty? I teraz w takim razie jeszcze datę. I tu jeszcze wyobrażam sobie jeszcze kolejny program, ale to tak jak mówiłem wcześniej, że pan dyrektor może przyjść, może nie przyjść i tak jak takie skargi, to kwestia potem dalej, jeżeli miało być. Do 30 lipca, jeżeli będzie to wcześniej, no bo to też okres musi potrwać, że musimy... Ale żebyśmy mieli datę ostateczną. Tak, 30 lipca. Tak? Trzeba powiadomić o terminie dodatkowym. Czyli kolejny wniosek formalny o uzupełnienie treści projektu uchwały, czyli wpisanie w paragraf 1 punkt 2 z daty 30 lipca, to jest za przyjęcie wniosku formalnego i wpisanie daty 30 lipca. To jest przeciw. To się wstrzymał. Jeden wstrzymujący. Tutaj zostało uzupełnione. Czy macie Państwo jakieś uwagi wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Głosowanie panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Drobinie przeprowadzenia opinii zasadności skargi złożonej na dyrektora szkoły podstawowej im. Profesora Rektora Stanisława Żyńskiego. Prawo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący, uchwała została podjęta. Do pani dyrektor pytanie, czy pani sobie jeszcze stosowne pismo, czy pani obecną się załatwia sprawę formalną. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, chciałem dalsze oświadczenie komunikaty. Pan radny jeszcze tam proszę cały czas jakieś... Nie, ja to przełożę na inny termin, bo już nie będę czasu ani pana burmistrza, ani państwa radnych, który nie będzie czasu zabierał. Także dziękuję. Wnioski. Bardzo proszę o zapoznanie się też z ewentualnymi pismami, które wpływają do Rady. Jeszcze raz z uwagami. To tak, Ministro Gminy przy szkole do Burmistrza Miasta Gminy Drobin. No do Burmistrza to po co czytać, jak to do Burmistrza, nie do Rady? Do Wiadomości. W nawiązaniu z zarządzenia nr 39/2017 Burmistrza Miasta Gminy Drobin z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia proszę organizacji pracy na rok szkolny 2017-18 szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gminę Drobny, paragraf 1 punkt 7. Dyrektor Miejskiego Gminnego Przedszkola w Drobinie zwraca się z prośbą o przywrócenie etatu dozorcy konserwatora. Zakres obowiązków tego pracownika znacznie przekracza możliwości fizyczne pozostałych pracowników obsługowych, gdyż są to same kobiety. Od początku istnienia przedszkola zawsze była osoba do prac ciężkich. Jest ona niezbędna w tego typu placówce. Zawsze pomaga paniom przy generalnych porządkach, pracach na wysokości, zdejmuje rampy, odmęciała obsługa mebla, wychodzi na nas moje okienka górne na hali. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowawców. Drobne ustępki w budynku przedszkola oraz na przylegle terenie rekreacyjnym muszą być natychmiast usuwane. Podobnie z naprawą zabawek i sprzętu na salach. Posiadamy duży plac zabaw dla dzieci, który musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Też na bieżąco powinien dokonywać drobnych napraw sprzętu terenowego, systematycznie ścinać trawę około 80 arów, aby zapewnić właściwe warunki do zabaw. Jesienią trzeba sukcesywnie grabić liście. W sezonie zimowym zaś zapewniamy bezpieczne części dla dzieci i rodziców. Chodniki wyjściowe oraz uliczne przylegle do naszego ogrodzenia są systematycznie odśnieżane lub posypywane piaskiem. Usuwany jest śnieg z dachu przedszkola w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Pracownik ten pełni również obowiązki przedszkolnego ogrodnika, który piętnuje drzewa, krzewy oraz rządki kwiatowe. Ogród przedszkolny cieszy nie tylko oko naszego kochanków i ich rodziców, ale także osób odwiedzających przedszkola i przechowie. Zarówno pracownicy, jak również rodzice włożyli dużo serca w aranżację ogrodu wokół budynku przedszkola. Brak takiej osoby przyczyni się do pogorszenia estetycznego wizerunku naszej placówki w środowisku. Oszczędności z likwidacji tego teatru wszystkim przyniosą ujemne korzyści. Bardzo proszę o ponowne przeanalizowanie zysków i strat związanych z tą decyzją. Z poważaniem dyrektor przedszkola Wydrobinie, magister Samieczarek, otrzymują go również do wiadomości kierownik oświaty i przewodniczący Rady Miejskiej. I drugi to burmistrz miasta i gminy Trawik, pan Andrzej Samoraj. Pracownicy miejsca gminnego przedszkola zwracają się z prośbą o przedłużenie powierzenia obowiązków dyrektora, obecnie pani dyrektor Teresia Mieczarek. Pani dyrektor Teresa Mieczarek wypełnia starannie i z pełnym poświęceniem powierzone obowiązki. Jako zarządca placówki dba o wizerunek, o czym świadczą liczne remonty, doposażenie sal. Niejednokrotnie środki pozyskiwano sponsorów oraz licznych kiermaszy, jak również promocja placówki w środowisku lokalnym poprzez czynny udział w uroczystościach. Na każdej płaszczyźnie tych obowiązków składa pełne zaangażowanie, poświęcając niejednokrotnie swój prywatny czas. Pani dyrektor z uwagi na wieloletnie doświadczenie jest zawsze obiektywna i wspierająca, nawet w sytuacjach bez wyjścia potrafi znaleźć sposób na rozwiązanie. Czy tobie społeczeństwa żyjącego w ciągłym stresie ma to pozytywny wpływ na codzienne życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Serdeczna i przyjazna atmosfera jest korzystna dla funkcjonowania placówki, jaką jest przedszkolą, gdzie małe dzieci właśnie tu po raz pierwszy uczą się dobrych manier. To, jak będziemy w przyszłości, nie zależy od nas, lecz od tych, którzy nas wychowują. Pani dyrektor z przedszkolem związany jest od początku działalności placówki. W prawie oświatowym jest na bieżąco od wielu lat, gdzie zanim została dyrektorem, pełnił funkcję społeczną zastępcy. W sprawach zatrudnień dydaktycznych opiekuńczych jest już ekspertem. W związku z powyższym prosimy pana burmistrza o przedłużenie powierzenia obowiązków dyrektora, pani Teresie Mieczarek, co przyczyni się do naszego rozwoju miejsca, w którym nowe pokolenie zaczyna swój start. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II. Do wiadomości radnych rad miejskich i kierownika Rad Oświaty podpisała pracownicy miejsca gminnego przedszkola. I kolejne to zwracamy się z prośbą o pozostawienie pani Teresy Mieczarek na stanowisku dyrektora przedszkola, która w swojej kadencji sprawdza się zarówno jako dobry zarządca oraz osoba dbająca o przyjazne stosunki z rodzicami. Jesteśmy zgodni, że dobro dziecka jest dla nich priorytetem. Naszym zdaniem wieloletnie doświadczenie będzie miało korzystny wpływ na jakość pracy oraz życzliwą atmosferę odczuwaną przez nas i nasze dzieci, co dla rodziców jest najważniejsze. Obecna pani dyrektor ma właściwą koncepcję rozwoju placówki oraz kompetencje, aby ją przeprowadzić. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie powierzenia obowiązku dyrektora pani Teresie Mieczarek. Podpisy rodziców, opiekunów prawnych, dzieci w miejscu gminnego przedszkola w Rubinie. No, kilkadziesiąt podpisów, nie będę liczył, ale tak to się tutaj poskłada. I to wszystko, tak niestety. Jeszcze jedno słowo, jeżeli mogę. Tak, proszę bardzo. Tutaj też no, w trakcie sesji podła taka informacja o kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej ze strony radnego Kazprzaka. Ustawiona została ona w świetle, jakby coś się wydarzyło i ta kontrola teraz przyjechała. Pragnę Państwa zapewnić, że jest to planowa kontrola, która była zapowiadana już wiele miesięcy wcześniej. Dziękuję bardzo. Planowa i z tego co wiem, zostały wyśmiewane z pomieszczenia, czyli przejęte zostało pomieszczenie przez kontrolujących tutaj w trakcie dyżurów, coś zaangażowane pomieszczenie jest teraz ciągle zajęte. Daj Boże, żeby ta kontrola jak najwięcej wniosła, wykazała nieprawidłowości, jeżeli są, tak żeby można było ich unikać w przyszłości. Tak? Dziękuję bardzo. Zamykam 36. sesję Rady Miejskiej w Rubinie kadencji 2014-2018. Dziękuję bardzo.